Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami drugi sezon tej kariery, w którym znajdujemy się w Premier League i ten sezon zamierzamy potraktować bardzo poważnie. Chcemy się znaleźć w top 6, chcemy się znaleźć w europejskich pucharach na przyszły sezon. A żeby to zrobić, to musimy się poważnie zastanowić, czy ten zespół wymaga wzmocnień. Tutaj nie wszystkich piłkarzy oczywiście widzicie, jak są ocenieni. No i słuchajcie, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o środek pomocy i całą obronę tak naprawdę wydaje mi się, że to jest wystarcza na wystarczającym poziomie. No wiadomo, jeśli chodzi o bramkarza, nie jest on na najwyższym poziomie, ale on się będzie rozwijał, to jest nasz wychowanek, który tutaj mam nadzieję, że będzie się pił w górę cały czas w szybkim tempie. EsteWsz też, jak na razie wydaje mi się, że jest wystarczający. Problem jest jedynie ze skrzydłowymi, którzy są naszymi wychowankami i tutaj nie do końca jestem pewny co by należało zrobić. BT no jest też naszym kapitanem, więc tutaj dodatkowo utrudnia to nam sprawę troszeczkę. Wiem, że on niedługo już powinien wbić ocenę 81, bo już jest praktycznie przy końcu realizacji swojego planu rozwoju. Więc jeśli do sierpnia uda mu się wbić wyższą ocenę, a na turnieju przedsezonowym zaprezentuje się dobrze, to myślę, że on w drużynie zostanie. Natomiast jeśli chodzi o Jensena, no to tutaj problem jest nieco większy i z nim być może nie tyle będziemy się rozstawać, co po prostu trafi on na ławkę rezerwowych. A w jego miejsce wejdzie ktoś inny. Ale słuchajcie, zastanawiałem się, czy jest sens kupować kogoś tutaj w jego miejsce. Przed odcinkiem nawet przejrzałem parę lig, parę klubów w poszukiwaniu ciekawych skrzydłowych, którzy ewentualnie na tą pozycję by, byli przydatni. Ale stwierdziłem, że jest również inne wyjście, które będzie zdecydowanie mniej kosztowne, no bo nic nas nie będzie tak naprawdę kosztować, i jednocześnie może się okazać to rozwiązanie naprawdę genialne, bo jeśli chodzi o naszego napastnika Banksa, który w wieku 20 lat ma już ocenę 80, on był bardzo długo na wypożyczeniu ale wrócił naprawdę pięknie rozwinięty, my go chcieliśmy zmieniać w napastnika i jak widzicie, w ostatnim odcinku ja mu ustawiłem, żeby ze środkowego napastnika szedł w napastnika, ale w tym momencie wydaje mi się, że dużo lepiej będzie, jeśli pójdziemy z nim w skrzydłowego, bo zobaczcie o ile szybciej to zrobi. Ja nie chciałem z nim iść w skrzydłowego, właśnie ze względu na to, że my mamy dużo młodych skrzydłowych i pomyślałem, że może lepiej by było zrobić z niego napastnika. Tym bardziej, że jest fajne wykończenie i tak dalej. Ale na skrzydle on będzie wyglądał lepiej. A Jensen to jest piłkarz, którego my chcemy właśnie zamienić na kogoś innego. I wydaje się, że Patrick Banks to jest idealny kandydat właśnie na lewe skrzydło w naszej drużynie. Więc nie musimy nikogo kupować. Po prostu Banks pójdzie na lewe skrzydło. Tutaj myślę, że ta ocena ogólna jeszcze mu skoczy. Może nawet znacząco. No a Jensen zostanie naszym rezerwowym skrzydłowym, który też bardzo się nam przyda, będzie to naprawdę mocny rezerwowy. A jeśli chodzi o tych zawodników, których dodałem do listy życzeń, no to tutaj w tym momencie ich nie ma, musiałbym to może posegregować lepiej w ten sposób. I tak, dodałem tutaj biuka. Jak widzicie jest to piłkarz, który gra w Hajduk Split. W drużynie, z której spokojnie moglibyśmy go wyciągnąć do nas, bo no byłby to dla niego gigantyczny awans zarówno sportowy jak i finansowy. To jest świetny kandydat do naszej drużyny właśnie na lewe skrzydło, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie z tym Banksem, jaką on wbije ocenę, ale wydaje się, że ten biuk jest naprawdę interesujący. Również mamy tutaj y, paru prawych skrzydłowych. Jest m.in. ten Jeremy Doku, y, piłkarz z Belgii, który naprawdę wygląda dobrze, piłkarz Wolfsburga, więc myślę, że też awans y, sportowy jakiś by to dla niego był, gdyby do, dołączył do naszej drużyny, y, do drużyny z Premier League. Finansowo też na pewno dostałby u nas lepsze warunki. Jest też ten y, Francisco z Portugalii, który gra w Ajaxie i też myślę, że byłby naprawdę fajnym piłkarzem dla nas. Tego piłkarza już y, kiedyś dodałem do listy życzeń, jeśli dobrze kojarzę, y, i dodałem tego ciekawego piłkarza do listy życzeń tylko i wyłącznie po to, żeby Wam go pokazać, bo przypadkiem na niego trafiłem. Y, Fabien Mercier, Francuz grający w Juventusie. Który w wieku 21 lat ma już ocenę ogólną 92. To jest wielka gwiazda aktualnie yy, piłki nożnej, w tym nasz, w tej naszej rzeczywi rzeczywistości fifowej, gdzie mamy chyba już 2029 rok, jeśli się nie mylę. No, zobaczcie po prostu te statystyki. Coś niesamowitego, jaki to jest piłkarz, yy, ile on w ogóle jest warty. No, całkiem sporo. Nie ma klauzuli odstępnego ale gdybyśmy chcieli go kupić, to tutaj wydaje się, że ćwierć miliarda spokojnie trzeba by było wydać, niesamowity piłkarz, no ale jak na razie czekamy te dwa tygodnie na Banksa, on nas najbardziej interesuje, zobaczymy jak się zmieni jego ocena ogólna, a na razie przechodzimy sobie dalej, czekając na to, co się będzie działo, na pewno trochę wiadomości tutaj też dostaniemy, mamy oferty transferowe, z Wolfsburga jest oferta za Matazo, ale to jest piłkarz, z którym my absolutnie nie chcemy się rozstawać, co nam podpowiada asystent. 66 milionów byśmy mogli yy, teoretycznie dostać. Więc zacznijmy od takiej kwoty, tutaj 66 milionów właśnie dajmy. Zobaczymy, czy będą w stanie w ogóle zaproponować takie pieniądze. Jeśli tak, to się zastanowimy. Na no, akulibali. to jest piłkarz, z którym no nie za bardzo wiemy, co chcemy zrobić. On sam nie jest zbyt szczęśliwy u nas. Chciał odejść w zeszłym sezonie, teraz sytuacja już troszkę inaczej wygląda. Natomiast, jeżeli ktoś się po niego zgłosi i da fajne pieniądze, to myślę, że powinniśmy się rozstać, bo to nie był zbyt udany transfer, jakby nie patrzeć. Ale ja za niego chciałbym przynajmniej 30 milionów. Zaczniemy od 33,5. A tutaj 30 milionów. Jeśli ktoś da taką kwotę, to myślę, że Kulibal jego jak najbardziej sprzedamy. Mamy tutaj też całą masę wiadomości. Cieszą się piłkarze, że zostali wystawieni na wypożyczenie. Dawid Gea jest zdziwiony, że został wystawiony na listę transferową. No, zobaczymy jeszcze, co tutaj się wydarzy. Ja chcę, żeby on odszedł, ale jeśli nie odejdzie, to prawdopodobnie jeszcze przynajmniej do stycznia naszym numerem jeden będzie, ale to wszystko się okaże w najbliższych dniach, tygodniach. Yy, mamy tutaj parę informacji, które nas nie interesują. Mamy ofertę wypożyczenia Pitego Bardzo zaskakująca oferta, bo to jest piłkarz, którego my nie chcemy wypożyczać absolutnie, przecież to jest nasz kapitan. Yy, jest to naprawdę oferta, która mnie bardzo mocno zaskakuje w tym momencie. Yy, no my ją odrzucamy, bo nie ma takiej opcji w ogóle, żeby BT odszedł na wypożyczenie. Jest oferta transferu Mavropanosa. Ale myślę, że to też jest oferta, która nas za bardzo nie interesuje. No chyba, że dadzą tyle, ile nam tam asystent podpowiada, że maksymalnie byśmy mogli wykręcić, czyli te 53 miliony. Okej, okay, porozmawiajmy, zobaczmy. I mamy ofertę transferu Maxwella. Maxwell to jest nasz wychowany, którego akurat sprzedać jak najbardziej chcemy. Co nam podpowiada asystent? 7 milionów 300 tysięcy, więc mniej więcej po taką kwotę byśmy chcieli pójść. Zacznijmy od 8,5, a tutaj 7. No więc taką ofertę składamy, yy, OK. Yy, I zobaczymy, co oni na to yy, powiedzą. Więc te wiadomości już mamy załatwione. Na razie lecimy dalej, czekamy wciąż przede wszystkim na tą zmianę pozycji yy, u Banksa. Kolejna oferta za Koliba, tym razem z Fiorentiny, bardzo ciekawy kierunek. No i tak jak mówiłem tutaj. Oczekujemy 30 milionów. Jeśli ktoś da te pieniądze, to jak najbardziej jestem skłonny zaakceptować taką ofertę. I widzimy, że tutaj mamy dogadaną sprzedaż Kulibaliego Baliego za 30 milionów 900 tysięcy do Realu Betis. Więc słuchajcie, no, ja to akceptuję. Ja to akceptuję, bo z tym piłkarzem nie mamy najlepszych relacji. Jeżeli on chce odejść, to odejdzie. A za zaoszczędzone pieniądze myślę, że będziemy w stanie sprowadzić kogoś lepszego. Mamy ofertę z Evertonu za Kehila. Uważam, że to jest świetny dla niego kierunek. On u nas się przestał rozwijać, no a chcemy dla niego jak najlepiej. i Mam nadzieję, że w Evertonie będzie w stanie się porozwijać jeszcze trochę. Ale 5 milionów za niego byśmy chcieli zobaczyć. To jest akurat kwota, którą bardzo byśmy chcieli. Rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Fiorentinę. No ale w tym momencie to nie ma większego znaczenia. No bo on prawdopodobnie odejdzie do Realu Betis. Myślę, że warto jeszcze zerknąć na zadania, bo jeśli dobrze kojarzę, tego nie robiłem w tym sezonie. Tutaj mamy tak: siedem meczów bez porażki w meczach u siebie. Łatwo nie będzie, ale spróbujemy. Dwóch piłkarzy urodzonych w Ameryce Północnej byśmy mieli sprowadzić, i tutaj jest wysoki priorytet, więc musimy się nad tym zastanowić ale być może zostawimy sobie to na zimowe okienko zobaczymy jeśli chodzi o finanse to sprzedaj dwóch piłkarzy i kup jednego kluczowego ok, myślę, że to dałoby się zrobić na spokojnie zakwalifikuj się do UEFA Europa League więc tak naprawdę myślę, że tutaj się zgadzamy mniej więcej z zarządem odnośnie tego co należałoby zrobić I tutaj oczywiście jeszcze brak celów no ale finał Fup. To jest coś, co naprawdę mnie tutaj troszkę zaskakuje. Jeszcze w zeszłym sezonie to była chyba jedna ósma tylko. No więc ambitnie, bardzo ambitnie podchodzi zarząd do tego sezonu, ale trudno się dziwić, my też podchodzimy do tego sezonu bardzo ambitnie w tym momencie. No i tutaj mamy scenkę pożegnalną odchodzi kulibali, którego nie tak dawno sprowadziliśmy do naszej drużyny. No a teraz się rozstajemy. Nie pamiętam kompletnie za jakie pieniądze ja go sprowadzałem do nas transfer oceniony na czwórkę, dobra cena okej, okay, no ja uważam, że całkiem całkiem dobrze to wyszło ale tak jak mówię, nie pamiętam za ile my go sprowadzaliśmy, więc nie wiem jaki tutaj bilans wyszedł natomiast jeśli chodzi o nasz budżet to w tym momencie jest on naprawdę pokaźny i to mnie cieszy zobaczmy jeszcze wiadomości jakie tutaj mamy, to nas nie interesuje oferta wypożyczenia Gwery, bez opcji wykupu jak najbardziej, Ok, więc to jest załatwione oferta za STWSA. To są całkiem fajne pieniądze za niego i słuchajcie, no ten piłkarz był u nas krótko, no jest jeszcze u nas oczywiście, ale zastanawiam się, czy na tą prawą obronę nie chcielibyśmy właśnie też kogoś lepszego. Może to nie byłby głupi ruch. Yy, oferta Storino, co nam podpowiada asystent, 38 milionów, nawet byśmy mogli za niego wyciągnąć. No słuchajcie, jeśli oni yy dadzą nam takie pieniądze, to ja, ja go wypuszczę. Ja go wypuszczę, bo to uważam byłyby genialne pieniądze za takiego zawodnika, więc zobaczymy. A tutaj jest dogadana sprzedaż Matazo, czego się nie spodziewałem. To są gigantyczne pieniądze, które proponuje Wolfsburg, i słuchajcie, no yy, trudno odrzucać taką ofertę, bo to jest naprawdę świetna oferta. Spróbujmy jeszcze porozmawiać. 70 milionów to jest coś, co ja chcę za niego zobaczyć, co najmniej. Ale spróbujmy tutaj przynajmniej odrobinkę więcej jeszcze wyciągnąć. Jeśli oni są skłonni dać jeszcze troszkę więcej. No to ja już tutaj jestem pozbawiony jakichkolwiek argumentów. 72 miliony. Ja tutaj nie lecę mocno, ja lecę tutaj delikatnie jeszcze w górę. I tak jak czułem, bo już tak było kiedyś. Po takiej ofercie tutaj mamy zmianę kwoty transferu na mniejszą, więc słuchajcie. Idziemy tak, usuwamy ten procent od sprzedaży, to nas nie interesuje. A tutaj ma być w takim razie 71 milionów. Niech to będzie po prostu więcej niż ta ich oferta początkowa. I to jest więcej, bo było 70 milionów, chyba 200 czy 300 tysięcy. No a jest 70,5. Napięcie już maksymalne. Więc tutaj kolejnej kontroferty już nie będzie. W sensie oni już się rozmyślą, jeśli tutaj będziemy jeszcze próbować coś wynegocjować. Więc słuchajcie, ja myślę, że to trzeba zaakceptować. To są gigantyczne pieniądze za tego zawodnika. Troszkę, niestety, ten zespół nam się znowu przebuduje. Czego nie chciałem, no ale takich ofert się nie odrzuca. To są gigantyczne pieniądze, które dostaniemy za Matazo, więc jeśli oni się dogadają, to Matazo niestety po roku spędzonym w naszym klubie odejdzie. Szkoda, no ale być może tak będzie. Widzimy, że tam było 70 milionów 200 tysięcy, więc 300 tysięcy euro jeszcze wynegocjowaliśmy, zawsze coś. No i na razie przechodzimy dalej. No, a na środek pomocy zobaczymy, kogo ewentualnie za niego sprowadzimy. Na razie czekamy na to, żeby to tam się wszystko dokonało. Tutaj widzimy milion 200 000, byśmy mogli za niego dostać. Yy, spróbujmy chociaż troszkę więcej tych pieniędzy tutaj zyskać, więc układamy to sobie w ten sposób. Ok, zobaczymy, co oni na to, i Anderson być może przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, jeżeli yy, będzie chciał. Yy, dogadane wypożyczenie Gwery na które my się zgadzamy. Okej, okay, więc to jest załatwione Lecimy dalej, czekając na to, co się tutaj będzie działo Mamy sporo wiadomości Mamy również scenkę I to jest scenka pożegnalna z kim? Za chwilę się to okaże Z Matazo No właśnie, poszedł do Wolfsburga Matazo Za 70,5 miliona Bardzo duże pieniądze No ale transfer oceniony fantastycznie Widzimy, że najlepszą możliwą ofertą Było 70 milionów 800 tysięcy Więc prawie... Prawie do szczytu to doprowadziliśmy i to są naprawdę pieniądze wręcz powiedziałbym kosmiczne za piłkarza tej klasy. Mamy ofertę wypożyczenia Rice'a do Napoli, więc jeśli to będzie oferta bez opcji wykupu, to jak najbardziej się na to zgadzamy. Dogadane wypożyczenie tutaj, nie wypożyczenie tylko sprzedaż raczej Andersona. ok my się na to zgadzamy, a tutaj niestety rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Maxuela i transfer do Fulham. Szkoda. Bo liczyłem na to, że to dojdzie do skutku, no ale mam nadzieję, że jeszcze będzie jakieś oferty dostawał. No a skoro nie ma Matazo, to trzeba się zastanowić, kogo my tutaj chcemy do składu. I słuchajcie, jeśli chodzi o środek pomocy, to widzimy, że my tutaj mamy duży problem, bo w tej chwili nie mamy tak naprawdę nikogo na środek pomocy, ani piłkarza do czołowej jedenastki, ani piłkarza jakiegoś rezerwowego, a przydałoby się chociaż dwóch rezerwowych, więc w tym momencie środek pomocy. Wzmocnienie środka pomocy to jest nasz priorytet Ustawiamy to sobie w ten sposób I zobaczmy jakich my tutaj w ogóle mamy Kandydatów na ten środek pomocy Czy tutaj będzie ktokolwiek interesujący Jak na razie ciężko o to Ciekaw jestem w ogóle jak wygląda Nasz wychowany Hansen Wciąż w Milanie Przejrzymy go sobie no i dosyć słabych mamy tych piłkarzy tutaj, przynajmniej do tej pory, no bo tutaj już widzimy jest ich troszkę więcej i są to już fajne nazwiska. Pytanie, kogo my byśmy chcieli z tych piłkarzy sprowadzić? Czy ten, ten wciąż widzimy, że nie jest do wzięcia niestety, choć ma klauzulę, więc teoretycznie moglibyśmy zapłacić, ale to chyba nie jest w tym momencie piłkarz, który by nas interesował. Jeśli chodzi o resztę, no to słuchajcie. no Red Bull Lipsk, no to jest bardzo mocny zespół niemiecki i nie wiem, czy chcielibyśmy stamtąd kogoś w tym momencie wyciągać to troszeczkę za wysokie może progi. No jest ten Nikolas Zeywald, który naprawdę wygląda nieźle. Ocena 84, 27 lat. Atletic Atle Bilbao to jest no, no dobry hiszpański klub, i jego przejście do nas nie byłoby awansem sportowym. Nie byłoby też jakąś dużą degradacją, a tygodniówka na pewno byłaby u nas dużo, dużo wyższa, więc to mogłoby go przekonać. No ale zobaczmy kogo my tu jeszcze mamy. Mamy też piłkarza z Walencji. Tutaj też sportowo nie byłby to awans, ale finansowo na pewno. Mamy piłkarza w Realu. Tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Real Sociedad, kolejny hiszpański klub. Tutaj też by to podobnie wyglądało. Mamy tego piłkarza, który gra w Tottenhamie. I słuchajcie, mamy tego Marko Bulata na przykład, Chorwata, który gra w Hetafę. To już jest zespół no, znacznie słabszy, jakby nie patrzeć. Młody 26-letni. Tygodniówka bardzo niska. Powiem wam szczerze, on wygląda interesująco. Być może to jest piłkarz, którym się zainteresujemy bardzo wszechstronny, dużo cech. No, to jest naprawdę fajny piłkarz, ma też zdolności przywódcze, kto wie, czy nie zostałby w przyszłości może naszym kapitanem albo wicekapitanem chociaż. Patrzę jeszcze na innych. No jest też ten Moriba, młody piłkarz z Gwinei, fajny poziom, gra w Marsylii, czyli w dobrym klubie. No zarabia też całkiem przyzwoite pieniądze, jak na swoje umiejętności. U nas na pewno byłaby podwyżka, ale. No, wiecie. Nie jakaś może kosmiczna, ale jest Jacob Ramsey, który gra w Brentfordzie, a Brentford spadł do Championship, jeśli się nie mylę. Aż muszę się upewnić, bo jeśli tak, to mamy tutaj fantastycznego kandydata, no bo ba o bardziej realistyczny transfer ciężko, żeby, niż taki, w którym wyciągamy świetnego piłkarza z Championship. To by była naprawdę świetna sprawa. Tylko upewnijmy się, że to rzeczywiście jest klub z Championship. Uwaga, czy jest tu Brentford? i Jest tu Brentford. Ja w ogóle chciałbym cały ten Brentford przejrzeć, bo tu mogą być jeszcze fajni piłkarze. Jest tu m.in. nasz były środkowy obrońca, Anel. Ale lecimy dalej. Zobaczcie, ile tu jest świetnych piłkarzy, którymi moglibyśmy się zainteresować. Tutaj jest w ogóle dwóch naszych byłych piłkarzy w klubie, który spadł niestety, więc trochę przykra historia. Ale zobaczcie, jest Aaron Hickey. Ilu fantastycznych piłkarzy ma ten zespół z Championship? To jest po prostu niewiarygodne. I to jest piłkarz, który naprawdę mógłby nas zainteresować. Lecimy dalej, może tutaj będzie jeszcze jakaś naprawdę ciekawa postać. Jest napastnik, też wyglądający świetnie, ja nie wiem. Mając takich piłkarzy, jakim cudem oni spadli, jest tutaj też Louis Potter, który z pewnością wygląda całkiem fajnie. No Ramsey to w ogóle um, raczej jest piłkarz, po którego pójdziemy. No zobaczcie, kolejny dobry środkowy pomocnik. O co chodzi, że w tym zespole z Championship jest tylu świetnych piłkarzy? Przecież oni mają skład nie gorszy od nas, prawdopodobnie, no może troszkę gorszy. Ale jest wielu świetnych yy, piłkarzy, no niesamowita sprawa. No i ten y, Szaparenko z Ukrainy w tym momencie też staje się dla nas naprawdę interesującą postacią. Yy, ale na początek ten Ramzej myślę, że jest piłkarzem, o, o którego chcemy wzmocnić nasz skład. Więc ustawiamy to sobie oceną ogólną. Yy, I tak, mamy tutaj yy, tego Ramzeja. Yy, I słuchajcie, idziemy po niego od razu. No, widzimy, że oni prawdopodobnie będą chcieli naprawdę sporych pieniędzy, yy, ale no, stać nas na niego w tym momencie. Ja też no, będę mimo wszystko się starał zapłacić jak najmniej, żeby nas było stać też na kolejne transfery, bo jednak parę tych wzmocnień prawdopodobnie zrobimy. Yy, no i tak, na początek, w związku z tym, że mamy jeszcze bardzo dużo czasu w tym okienku, yy, zaczniemy dosyć agresywnie: 45 milionów. I 10% od sprzedaży, zobaczymy, co oni na to powiedzą. Oni od razu się obrażają, niestety, no ale wrócimy po niego tak szybko, jak to będzie możliwe. A jeśli chodzi o innych piłkarzy, no to naprawdę, ten Brentford ma u siebie takie talenty, że to jest coś niesamowitego. I ten Aaron Hickey to jest piłkarz, którego myślę, że my naprawdę będziemy chcieli. Zobaczmy jeszcze tylko. On ma lepszą prawą nogę. Więc on spokojnie mógłby być prawym, cofniętym skrzydłowym. Zresztą druga jego noga też jest fantastyczna. I myślę, że to mógłby być naprawdę świetny zastępca dla STW, czyli dla piłkarza, którego my chcemy zastąpić w składzie. Więc słuchajcie, na razie lecimy dalej. Czekamy jeszcze na to, co się będzie działo. Mamy w ogóle kolejną ofertę wypożyczenia za naszych. A nie, przepraszam, to jest ten Jensen. Okej, okay. myślałem, że to nasz skrzydłowy Jensen, a tu chodzi o bramkarza, więc jak najbardziej to nas interesuje, tylko bez opcji wykupu i fajnie, jeśli on pójdzie na wypożyczenie, ale widzimy, że niestety rozmowy tutaj spełzły na niczym, jeśli chodzi o Estewesza no ale słuchajcie, my go dodajemy w tym momencie do listy transferowej bo chociaż w sumie, z drugiej strony przydałby się ktoś taki, jak on, jako rezerwowy więc nie, nie dodajemy go do listy transferowej, zobaczymy co będzie jeszcze na razie się wstrzymujemy jeszcze od takich ruchów Mamy tutaj dogadane wypożyczenie Rice'a do Napoli, więc my się na to zgadzamy, zobaczymy, czy on będzie też tego chciał. Mamy ofertę transferu Zabyrda do West Hamu. Widzimy, że możemy tutaj nieco więcej wyciągnąć, więc spróbujmy. Tutaj zaproponujemy. 8 milionów 800 tysięcy, tak delikatnie, żeby nie przesadzić. Tutaj 7 milionów, tutaj możemy w sumie zacząć od większej kwoty. Ok, 9,5. Zobaczymy, czy uda się nam troszkę lepsze warunki wynegocjować. Dogadana sprzedaż Kehila. Yy, widzimy tutaj 5 milionów 600 tysięcy. Uważam, że to jest świetna kwota za niego. Akceptujemy to. Yy, no i życzymy mu wszystkiego najlepszego. No a tutaj mamy dogadaną sprzedaż Mawropanosa, również za gigantyczne pieniądze. Yy, no i to by oznaczało kolejne przebudowy w naszym zespole które nie za bardzo mi się podobają. Ja bym chciał tego piłkarza naprawdę zatrzymać, więc pójdziemy jeszcze do negocjacji i my chcemy za niego no zaraz zobaczymy ile. Myślę, że 55 milionów. 55 milionów to jest kwota, którą ja chcę zobaczyć. Zacznę nawet od 56, zobaczymy co oni na to powiedzą. Pewnie dadzą mniej. 53,5. Ok, więc ja tutaj po raz kolejny idę w 55 to czy 56 było poprzednio, teraz 55. I to jest tak naprawdę moje ostatnie słowo. Oni dają jeszcze o 100 tysięcy więcej, no to jest świetna oferta, ale ja naprawdę nie chcę się go pozbywać. Dobra, pójdę na rękę, choć widzę już to napięcie, które jest potężne i że oni się prawdopodobnie na to nie zgodzą. 54,5 miliona. Jeśli tyle dadzą, to jest zaledwie 900 tysięcy więcej od tego, co przed chwilą proponowali, więc jeśli to dadzą, to jest wasz. Ale oni się rozmyślają. No, niecałego miliona więcej już nie byli w stanie tutaj dać. Okej, okay, trudno, więc Mavropanos zostaje u nas. Twarde warunki tutaj postawiłem, ale to też nie jest jakiś zespół, który byłby dla niego sportowym awansem, więc myślę, że nic złego się nie stało. Anderson nie zmieni barw klubowych niestety. A tutaj mamy dogadane wypożyczenie do sportingu na rok, więc to akceptujemy. No i mam nadzieję, że Jensen z portugalskim klubem się dogada. My natomiast przechodzimy dalej i tutaj już powinniśmy mieć możliwość zmiany pozycji u Bengsa, co będzie naprawdę ważnym momentem dla nas, guera idzie na wypożyczenie roczne do Lens. Ok, więc to mamy załatwione. Zobaczmy jeszcze, czy tam są jakieś wiadomości. Tak, mamy kilka wiadomości, między innymi kolejna oferta za Maxwell'a, tutaj już nie negocjujemy, bo to trochę niebezpieczne w jego przypadku, więc akceptujemy tą ofertę. I jeśli. Zdecyduje się podpisać kontrakt z rangersami, to tam pójdzie. No a tak jak mówiłem, Banks jest już gotowy do zmiany pozycji. To jest bardzo ważny moment. Zobaczmy, jak wpłynie to na jego ocenę ogólną. Jeśli podniesie przynajmniej o 2 punkty, to będę naprawdę zadowolony. Podnosi o 1, więc nie jest aż tak dobrze, jak się spodziewałem, bo naprawdę myślałem, że podniesie mu to o dwa punkty. Ale mimo wszystko jest dobrze i zobaczcie, 18 tygodni. Do zrealizowania kolejnego planu rozwoju Więc on naprawdę na tym skrzydle wygląda dobrze I to jest nasz nowy lewy skrzydłowy Do wyjściowej jedenastki Więc tak sobie to teraz ustawimy W naszym składzie Więc tak, za Jensena wchodzi Banks No i ta drużyna wygląda coraz lepiej Więc tak, jeśli chodzi o piłkarzy, których tutaj mamy Wydaje się, że wszystko na razie powinno zostać tak, jak jest. Zapisujemy to. Jeszcze oczywiście przechodzimy sobie do tego drugiego składu, czyli do tego składu, i tutaj również za Jensena Banks. Ok, i myślę, że tak powinniśmy to zapisać. W ogóle, jeśli chodzi o środkowych obrońców, to tak, mamy tutaj też Kabango, więc wpuszczamy go tutaj do tej jedenastki. No ale głównie będziemy grać w tym sezonie tą formacją. Tą będziemy wychodzić tylko na zdecydowanie najlepsze kluby, jak Manchester City, Liverpool, Chelsea, bo te kluby właśnie najlepiej radziły sobie w zeszłym sezonie. Więc tam będziemy wychodzić piątką obrońców, ale zazwyczaj będziemy wychodzić takim składem, jak to właśnie tutaj widzicie. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o skrzydłowych, to tą kwestię mamy już raczej załatwioną. Więc przechodzimy sobie znowu do centrum transferowego i próbujemy po raz kolejny pójść po po Ramzeja, ale widzimy, że jeszcze nie możemy tego zrobić. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby pójść po Hikea. 53,5 53,5 miliona, przepraszam, wartość tego zawodnika. Zobaczymy, co nam się tutaj uda wynegocjować, ale to jest piłkarz, którego my zdecydowanie chcemy i będziemy go przerabiać na prawego obrońcę, czy też prawego cofniętego skrzydłowego, jeszcze zobaczymy. Tutaj też zaczniemy dosyć Agresywnie te negocjacje, podobnie jak to było w przypadku Ramzeja, tutaj też 45 milionów i damy 11% od sprzedaży. Zobaczymy, co oni na to powiedzą. Ok, no to jest bardzo duża kwota, ale jak widzimy, nawet gdybyśmy ją zapłacili, to wciąż mamy bardzo dużo pieniędzy w budżecie. Więc tak, procent od sprzedaży w takim razie możemy tutaj sobie darować 50%. 4 miliony. Nieco więcej niż wynosi jego wartość rynkowa. Zobaczmy, co oni na to powiedzą. Okej. Okay, to są duże pieniądze. Bez tego procenta trochę wzrosły jeszcze, niestety. Więc tutaj idziemy na 55,5 miliona. Zobaczymy. Jak coś, to my mamy jeszcze sporo czasu. Oni się muszą zastanowić. Okej. Okay, więc niedługo do nas wrócą z kontrofertą. Zobaczymy, czy będzie ona podobna do tych, które do tej pory składali, czy może jednak bliższa temu, co my proponowaliśmy. Jak na razie mamy scenkę yy, i to jest scenka odejścia Luka Kehila do Evertonu, więc żegnamy się z naszym wychowankiem. Yy, I w tym momencie tak naprawdę nie mamy już kompletnie środkowych pomocników oprócz Sambiego. Zobaczmy, jak to w składzie wygląda. No Bert tutaj nasz skrzydłowy został skierowany na środek pomocy. To naprawdę wygląda źle w tym momencie, ale za chwilę to wszystko już zostanie yy, zmienione, więc na spokojnie. Yy, tą ofertę akceptujemy, bo to jest bardzo dobra oferta z austriackiego klubu. Dogada nas sprzedaż Byrda również, więc tutaj widzimy 7 milionów 600 tysięcy, proponuje West Ham, my na to się zgadzamy, i tutaj mamy informację, że oni się zgadzają na 55,5 miliona, co mnie naprawdę bardzo cieszy, więc przechodzimy do negocjacji z samym zawodnikiem, uważam, że to jest bardzo fajna kwota, którą tutaj udało się wynegocjować, no i zobaczymy, jak nam pójdą negocjacje już z samym Hikejem na pewno dostanie u nas znaczącą podwyżkę. Ważny piłkarz, zobaczymy co on na to. On chce być kluczowy, tak myślałem, ale to żaden problem dla nas, bo on będzie kluczowym piłkarzem, oczywiście. Pięcioletni kontrakt, czy on też takiego kontraktu chce? Jak najbardziej, super sprawa. Yy, ok, i widzimy, że on jest w stanie jeszcze zejść ze swojej pensji przy potężnych bonusach. Trochę dziwna konstrukcja kontraktu, nie powiem. Bo ja chcę mu tutaj dać ogromną podwyżkę i niech to będzie 110 tysięcy, czyli tyle, ile zarabia STW. Dodatkowo dajemy mu tutaj jeszcze 300 tysięcy euro bonusu i myślę, że będzie ta oferta go satysfakcjonować. Oczywiście, tak jest. No i Hickey teraz zarabia tyle, ile powinien zarabiać piłkarz na jego poziomie, grający w Premier League. Więc naprawdę fantastyczna postać. Dołącza do naszej drużyny świetny obrońca. Jestem też ciekaw jego statystyk w takich kwestiach bardziej ofensywnych, ale za chwilę się temu przyjrzymy. Oglądamy sobie jeszcze tą scenkę, no bo jakby nie patrzeć, to jest bardzo poważny piłkarz, który teraz do nas dołącza. Widzimy Magnusona i Tangangę, którzy witają naszego nowego piłkarza w zespole. No i za chwilę zobaczymy jego prezentację, zobaczymy również, jaki numer na koszulkę dostanie. Dostał trójkę. Uważam, że nie mogło być lepiej. To jest dokładnie ten numer, z którym będzie on u nas grał. No i jestem naprawdę zadowolony z tego transferu. Za chwilę zobaczymy jeszcze, jak oceni go nasz zarząd, ale uważam, że był naprawdę dobry. Ciekawe, czy to będzie szóstka, czy piątka, to się za chwilkę okaże. I jak widzimy, zostało to ocenione na szóstkę, więc jest to doskonały transfer w naszym wykonaniu. No a za chwilę pójdziemy sobie po kolejnego piłkarza Brentfordu, czyli po Ramseya. Na razie jednak przechodzimy sobie tutaj do składu, ustawiamy sobie Hikeya tutaj na prawą stronę, jeśli chodzi o Estewesza, to on musi być oczywiście na ławce tylko pytanie za kogo na razie on trafia tutaj i myślę, że za Rajsa za Rajsa on tutaj trafi, więc tak to zapisujemy jeśli chodzi o ten nasz drugi skład z pięcioma obrońcami, to tutaj też trzeba to właściwie poustawiać więc tutaj Hikeya za Estewesza, no a stW trafia na ławkę rezerwowych za Andersona może tutaj w tym wypadku tak to też ustawmy okej, okay. i przechodzimy sobie na razie dalej, zbliża się już spotkanie towarzyskie z Realem Sociedad, mamy kolejną scenkę zaraz zobaczymy co to jest za scenka, to jest pożegnanie Rajsa, który idzie na roczne wypożyczenie do Napoli, mam nadzieję, że tam się fajnie porozwija bo to jest nasz ogromny talent i myślę, że wróci do nas naprawdę z dobrą oceną ogólną. Mamy ofertę transferu też za Camerona do Blackburn, i to jest piłkarz, z którego ja jestem gotowy zrezygnować, bo on już dużo do nas nie wniesie: 10 milionów teoretycznie byśmy mogli wyciągnąć, ale ja nie mam zamiaru się w to bawić. To jest piłkarz, który powinien odejść, więc akceptujemy po prostu tą ofertę. Zobaczmy, czy możemy już z ramzejem porozmawiać. Powiem szczerze, że bardzo bym już tego chciał, no bo potrzebujemy przed tymi towarzyskimi spotkaniami już kolejnego środkowego pomocnika. Czy ja go przegapiłem? Możliwe, że go przegapiłem, jeśli tak, to wybaczcie. Jest tutaj, OK. No, niestety wciąż jeszcze nie możemy porozmawiać, więc na razie jeszcze się wstrzymujemy z tym. Lecimy sobie dalej i być może dopiero tuż przed tym spotkaniem właśnie z Realem Sociedad będziemy mogli ruszyć po niego. Na razie mamy kolejną scenkę z wypożyczenia, tym razem Jensen idzie do sportingu, więc nasz Bramkarz z Islandii będzie miał fajną okazję, żeby się tam porozwijać. Mamy też w wiadomościach potwierdzenie tego wypożyczenia, więc lecimy sobie dalej mamy kolejną scenkę, zaraz zobaczymy co tym razem i widzimy, że to jest byrd pożegnanie z kolejnym naszym wychowankiem 7 milionów 600 tysięcy zarabiamy na tym transferze no i nasz wychowanek od teraz będzie grał dla West Hamu i mam nadzieję, że będzie sobie tam radził dobrze West Ham to jest klub, który gra w tym momencie w Championship on niestety spadł w zeszłym sezonie z Premier League no ale mam nadzieję, że nasz piłkarz będzie w stanie pomóc temu klubowi dostać się z powrotem do najwyższego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Maxwell również odchodzi, dziękujemy mu za wszystko. No i kolejnego wychowanka niestety żegnamy, no ale taka jest kolej rzeczy. Widzimy, że w ogóle Inter dał ofertę za Szaparenkę, za tego ukraińskiego piłkarza Brentfordu, więc wydaje mi się, że jego kwestia jest zamknięta, bo nie będziemy konkurować z Interem w sprawie takiego zawodnika. I mamy kolejną ofertę też za Camerona, ale ta oferta akurat mi się nie podoba, więc ją odrzucam. Mam nadzieję, że dogada się po prostu z Blackburn, bo to będzie dla niego dużo lepszy kierunek. Na dzień przed meczem z Realem Sociedad sprawdzamy po raz kolejny, czy możemy porozmawiać na temat Ramzeja. Uwaga! Tak jest, możemy już porozmawiać, więc przechodzimy do rozmów z Brentfordem, no i tym razem trzeba zaproponować dużo większe pieniądze. No bo z takimi, które proponowaliśmy ostatnio może być tutaj ciężko, więc ja proponuję coś koło jego wartości tym razem, 55 milionów, no i 12% od sprzedaży, myślę, że to jest całkiem spoko oferta jak na początek, oni nie chcą procentów chcą dużych pieniędzy po prostu, spróbujmy 65,5 miliona, zobaczymy co oni na to powiedzą. I oni się zgadzają, bardzo szybko to poszło. Nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc. Mogłem tutaj negocjować ostrzej i ja o tym wiem. Być może udałoby się jeszcze troszkę tych pieniędzy tutaj zaoszczędzić, ale po prostu zależało mi na tym, żeby to ogarnąć w tej jednej rozmowie natychmiast. Więc przechodzimy do rozmów z samym piłkarzem. No i mam nadzieję, że dogadamy się tutaj również w kwestii kontraktu, co wydaje się już tylko formalnością. Więc tak, kluczowy piłkarz, jak najbardziej. Jeśli chodzi o długość kontraktu pięcioletni. On się na to zgadza, więc łączy swoją przyszłość z naszym zespołem. No i jeśli chodzi o pensję, myślę, że spokojnie powinniśmy mu tutaj zaproponować coś w granicach 130 tysięcy. To będzie myślę dobra. Aha, to jest klauzula. Okej. Okay. Yy, więc tutaj gafę strzeliłem straszną. Będę musiał to jak najszybciej zmienić. No mam nadzieję, że. Nie no, ogarniemy to. Myślę, że to ogarniemy. Yy, jeśli chodzi o kontrakt, no, przepraszam Was bardzo za to. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Yy, no cóż, trochę się po prostu zagapiłem, no ale, no czasem się tak zdarza. Yy, więc tak, 130 tysięcy pensji i 400 tysięcy bonusu jeszcze tak, no, symbolicznie powiedzmy, aha, jeszcze zostawiłem te występy. Kolejna gafa. No dobra, ale to nic wielkiego, to nic wielkiego tam chyba było 700 tysięcy, więc to żaden problem Fajne warunki kontraktu, dużo, dużo pomyłek przy tym kontrakcie, no przepraszam was bardzo jeszcze raz za to, co się tutaj stało. Mam nadzieję że będziemy w stanie tutaj szybko to odkręcić i że nikt tej klauzuli nie wpłaci zbyt szybko, żebyśmy go po prostu za darmo, praktycznie nie stracili. No mam nadzieję, że, że nie stracimy go. Pomijam tą scenkę tym razem, no ale transfer naprawdę świetny, patrząc na to, jakiego piłkarza tutaj sprowadzamy. Oceniony w ogóle na szóstkę przez nasz zarząd, więc tutaj też fantastyczna sprawa. No i wprowadzamy tego naszego nowego piłkarza do składu. Ramzej tutaj trafia, no i powiedzcie sami, ten skład naprawdę zaczyna wyglądać świetnie. Day, tym razem, no właśnie, co byśmy mogli z nim zrobić? No, wydaje się, że Cameron opuści nasz zespół, więc robimy to w ten sposób. Yy, więc tak, zapisujemy sobie to. A jeśli chodzi o formację, której będziemy zazwyczaj używać, no to tutaj ustawiamy sobie to w ten sposób. Ramsey tutaj. Yy, I tutaj wchodzi Day. A jeśli chodzi o naszą ławkę rezerwowych, no to mamy tutaj jeszcze środkowego obrońcę Kabango, który wygląda dobrze, więc jest ok, tak to zapisujemy. Tym naszym nowym zawodnikom trzeba by było też dać plany rozwoju, czego jeszcze nie zrobiłem, więc przechodzimy sobie tutaj i zobaczymy jak oni wyglądają. Jeśli chodzi o Hikeya, no to widzimy, że on naprawdę wygląda świetnie, jeśli chodzi o podania, dribbling, więc to jest taki typowy cofnięty skrzydłowy no ale my chcemy, żeby on grał na prawej stronie widzimy, że bardzo szybko też zrobi prawego obrońcę i nie wiem, czy to nie byłoby lepsze chyba byłoby lepsze niech on pracuje nad defensywą więc robimy z niego prawego obrońcę a jeśli chodzi o naszego drugiego piłkarza, którego właśnie dopiero co kupiliśmy czyli Ramzeja jeśli chodzi o numer, on dostał siódemkę dlaczego dostał siódemkę właściwie Przecież BT zawsze miał 7, o co chodzi? Yy, trochę jestem teraz zaskoczony tym, co się wydarzyło. Dajemy mu. No, niech będzie 17. A z jakim numerem jest BT? Yy, BT ma 13. Dlaczego? Nie mam pojęcia, przecież on zawsze miał siódemkę nie był na żadnym wypożyczeniu. To jest bardzo, bardzo dziwne, co się tu wydarzyło, właśnie. Yy, Okej, okay, ale już wrócił do niego dawny numer. To było dziwne. Nie wiem, czy kiedyś też takie coś mieliście, ale no nieważne. Przechodzimy sobie do planu rozwoju ramzeja, piłkarza, który jest niesamowicie wszechstronny, jak widzimy. No i w co my byśmy chcieli tutaj pójść? Albo w obronę, albo w strzelanie. Bo i to i to mogłoby być troszkę lepsze. Trudny wybór trochę. Może przechwytujący pomocnik. Tak, poprawi się obrona i pracowitość w obronie, a to jest to, na czym nam zależy, więc idziemy w przechwytującego. No, i zobaczymy, jak się nam tutaj będzie nasz nowy piłkarz rozwijał. No, i przechodzimy dalej do meczu już z Realem Sociedad. Mamy jeszcze troszkę wiadomości, więc szybciutko tutaj jeszcze się z nimi zapoznamy. Widzimy, że odchodzi Jon Andersen do austriackiego klubu za 5 milionów euro. Kolejna sprzedaż, uważam, że udana. No, i gramy w tym meczu którym chyba zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Bo on już troszkę trwa Dużo ruchów właśnie transferowych przeprowadzaliśmy tutaj No a ten mecz to jest wielka szansa dla Bengsa, Ramzeja i Hikeja Żeby się dobrze pokazać przed sezonem Więc szybka symulacja i z Realem Sociedad, dobrym hiszpańskim klubem wygrywamy I słuchajcie, Ramzej w swoim debiucie strzela dla nas bramkę Piękna sprawa jeśli chodzi o oceny, to fajnie się pokazał Ferguson, to mnie na pewno cieszy, bo to jest dla mnie ważne, żeby on był naszym numerem jeden w tym sezonie. Hickey, bardzo fajna ocena, Ramsey, najlepsza ocena, Magnusson, taka sama. Więc słuchajcie, naprawdę dobrze się zaprezentowała nasza drużyna. Banks, 7-2, może to nie był jakiś super mecz, ale uważam, że też całkiem dobry. Więc naprawdę wykorzystali swoje szanse, ci piłkarze którzy chciałem, żeby je wykorzystali. No i z tego powodu się bardzo cieszę. Zobaczmy jeszcze wiadomości, jakie tutaj mamy. To nas nie interesuje. Został sprzedany Cameron, to na pewno nas cieszy. BT zrobił w końcu kolejny plan rozwoju. Mamy ocenę 81. To mnie bardzo cieszy, że on się wciąż mimo wszystko rozwija. No ale widzimy, że do kolejnego planu rozwoju bardzo, bardzo dużo czasu. No i to mnie martwi, bo to pokazuje, że no, jednak ten jego potencjał chyba nie jest aż tak ogromny, jak się wydawało. Czy moglibyśmy mu jakoś sensownie zmienić tutaj pozycję? No, mógłby być lewym skrzydłowym, ale to, no, to nic nie zmieni tak naprawdę. Ofensywnym pomocnikiem? No, sto tygodni. No, aby nie potrzebujemy kogoś takiego? Nie, no, trzeba po prostu mu dać coś innego. Yy, więc tak, ja myślę, że mógłby pójść no to zrobi najdłużej chciałbym poprawić jego właśnie pracowitość w obronie ale nie chcę dawać mu planu rozwoju który najdłużej będzie trwał więc idziemy w fałszywego skrzydłowego niech poprawia strzelanie bo to mu się przyda no i tak to na razie zostawiamy ale wydaje się że prędzej czy później BT niestety z tego składu wypadnie bo on nie ma takiego potencjału jak nam się początkowo wydawało yy, a tutaj mamy ofertę za Magnusona tylko, że nie za naszą gwiazdę Magnusona, tylko za Ulfura. No i tutaj zlecamy negocjacje. My chcemy za niego, no właśnie, ile 4800 zacznijmy tutaj przynajmniej 4250 zobaczymy, co oni na to powiedzą. Na takich warunkach jestem w stanie go sprzedać. No, i słuchajcie, zbliża się mecz z Napoli. No tak, w połowie mm, turnieju przedsezonowego sobie zakończymy ten odcinek, ale to dlatego, że on trwa już długo. Dużo dzisiaj zrobiliśmy, a od następnego odcinka z pewnością będzie już więcej samych yy, spotkań. Więc za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.